Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Podstawy obsługi kalnarskiej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Metoda obsługi lub serwis obsługi to inaczej sposób serwowania gościom zamówionych potraw i napojów. W zakładach gastronomicznych stosuje się różne style obsługi, a ich wybór zależy od organizacji zakładu, kwalifikacji i wydajności personelu kelnerskiego. Liczby gości oraz rodzaju i liczby serwowanych potraw. W Polsce wyróżnia się pięć stylów obsługi, które zostaną teraz omówione. Metoda niemiecka, zwana również serwisem talerzowym, polega na podawaniu gościom wyporcjowanych potraw na wygrzanych talerzach podstawowe cechy metody niemieckiej obsługi gości. Za ułożenie potraw na talerzu oraz ich dekoracje odpowiedzialni są pracownicy kuchni. Dokładna realizacja zamówienia, minimalizacja sprzętu, ograniczony kontakt kelnera z gościem. Metoda francuska polega na serwowaniu potraw z półmisków na wygrzane talerze gości bezpośrednio przy stole konsumenta. Obsługa metodą francuską jest bardzo widowiskowa. Najczęściej stosuje się ją do obsługi niewielkich przyjęć oficjalnych. Wymaga doświadczonych kelnerów, którzy sprawnie posługują się sztućcami serwisowymi. Od kelnerów bowiem zależy estetyczne ułożenie potrawy na talerzu gościa. Metoda angielska polega na serwowaniu potraw ze stolika pomocniczego lub wózka kelnerskiego dostawionego do stolika gości. Serwis ten jest bardzo atrakcyjny, gdyż konsument może obserwować wszystkie czynności kelnera związane z prezentacją lub przygotowaniem, porcjowaniem i dekoracją zamówionych potraw. Przed podaniem potraw kelner zobowiązany jest do przygotowania stolika. Wyposażenie stolika uzależnione jest od rodzaju potraw np. przy serwowaniu tortu weselnego, stolik dostawczy powinien być wyposażony w talerzyki deserowe, łopatkę i nóż do krojenia tortu talerzyk na sztućce serwisowe, wrzącą wodę w wysokim naczyniu, elementy dekoracyjne, np. liście mięty, owoce, wyroby marcypanowe, czekoladowe i tym podobne, szczypce do nakładania elementów dekoracyjnych. Metoda rosyjska polega na przygotowaniu kompleksowego nakrycia stołu zgodnie z menu oraz ustawieniu na stole udekorowanych półmisków z potrawami. Serwis ten często stosowany jest przy obsłudze okolicznościowych przyjęć rodzinnych, dlatego też określa się go serwisem rodzinnym. Metoda jest łatwa, polecana dla personelu z małym doświadczeniem. Zadaniem kelnera jest uzupełnienie brakujących potraw i napojów, dbanie o porządek na stole, sprzątanie i wymiana brudnej zastawy stołowej, podawanie gorących potraw. Serwis synchroniczny to inaczej musztra kelnerska, polegająca na ustawieniu zastawy stołowej oraz podawaniu potraw kilku gościom jednocześnie przez zespół kelnerów. Podczas musztry potrawy można serwować metodą niemiecką oraz francuską. Jest to niezwykle widowiskowy serwis, lecz bardzo rzadko stosowany. Wynika to z konieczności zatrudnienia dużej liczby profesjonalnych kelnerów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.